Koprowski. Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Hakuna Matata! To niech wyleci! A to ile sekund? Już się nie ma, aż do końca. Weź to pobiorz. Otóż, gdy był z niego mały wiec, gdy był z niego mały wiec, no pięknie, dzięki, bądź przyjmą. A jego przeciwnikiem będzie Tomasz Jurkiewicz. Powiedz mi, że odzwonić, jak się ogląda, stracić blaskę, stracić sąd. Chcę się stracić, co ja się jak ty do mocne, nie chcę, że się sobie cicho trzymam, że ci też chcę, że na płonie daję to mi swoją matce. Nic nie chcę, bo nie ślepa, co to jest ten czas, co to jest matce. Nic nie chcę, że się zapłacę, co to jest ten czas, kurka, co to jest ten czas, bo tak jest, co to jest ten czas, co to jest ten czas. Poszukiwany jest właściciel Forda Focusa o rejestracji WE2388U. Ford Focus WE2388U. Proszony jest o przedstawienie apel. Do następnej walki przygotowuje się Różański Makarewicz. Zawodnik w tronie białym, czyli Tomek Jurkiewicz, próbuje przesłuchować swojego przeciwnika. Przeszedł teraz do próby zrobienia dźwigni na staw obciowy. Piotr Koprowski, czyli zawodnik kimoni granatowym, próbuje przejść nogi swojego przeciwnika do pozycji bocznej. Udana próba przeslipowania swojego przeciwnika. Tomek próbuje dźwignie na staw skokowo-kolejowy. Piotr Koprowski. Kręci teraz mocno. I mam kręcie. Dalej. Obydwie próby jak na razie są nieudane. Tomek próbuje zajść za plecy przeciwnikowi. I ponowna próba zrobienia dźwigni na staw skokowo-kolejowy. I Piotr Koprowski wygrał tę walkę.